Yo, hejcie, siemanko, witamy was w czwartym odcinku z gry Flat Odds 2. Jak widzicie, trzy kole wystarczyły, żeby go przekupić. A jaki szczęśliwy, że przyjechał. I witamy was w ostatniej odsłonie. W ostatniej odsłonie gry Flat Odds, w której zmierzymy się o ostateczne mistrzostwo i Championship of the Europe. Paweł musi znowu przegrać, bo po prostu zwycięstwa ma się we krwi, jak już wspominałem. Słuchajcie, witamy was serdecznie. Pierwszą mapą, jaką zagramy, jest mapa Soccer, czyli taka amerykańska piłka nożna. Czymś się różni od europejskich? Chyba nie, oprócz tego, że ma inną nazwę. Jak widzicie, w lewym górnym rogu mamy bramkarza. Obstałem, że on się będzie ruszał, bo bramkarz się rusza. I chyba strzały w róg są punktowane najwięcej, tak? Tak obstawiam. No zapewne, mamy cztery strzały. Tak. Pytanie tylko brzmi, czy on jakąś obronę będzie miał. No zobaczmy to, dobrze. Tak, rusza się, widziałeś, bestia. No dobrze. Jak to powiedział Kamil. Wow, zawodnicy w CS mają nogi. Ty, ej, on ma obronę jeszcze. Muri. Juszel! Tu gdzie go? Okej. Już się poskładał ten blokaż. Połamałem go jak nie wiem co. Jak Suarez pogryźł tego. Nie ważne. O! Zgubiłem go. Ej, te twoje suchary są tak. Ale chciałem go sobie wykiwać, on się cofnął, widziałeś go? Nie no. Więc tak, więc soccer przed nami, po cztery skoki. Zobaczmy jak to wyjdzie. Oczywiście mapka bez mapki. O, baseball, to też będziemy grać za chwilę. Ja już zwiedzam mapę, że już poznaję tereny. Zobaczmy tylko, czy wyniki się sumują, czy są... Tak, total, czyli sumują się. Weź spiesz teraz. Ale... Mogę solić, jak chcesz. Dobra, może być. Ja się nie spodziewa w innym miejscu. A ja pojadę. Patrz. Masz dziurę, gościu. Żeś trafił? Ona tu leży. A, czyli nie trafiłeś. Właśnie nie wiem. Nie, z 86 trafiłeś. Co się stało, że ona na zewnątrz była? Przeniknęła przez siatkę. Jak taka bramka kiedyś w tym lidze mistrzów, nie wiem, czy widziałeś. Było takie, że strzeli? Logo. A ona takiego wam zrobiła. Takiego bala. Wszystko teraz jest bramki. No, daj łodzi. Niżej w dół. No dysk. Po coś. Tak, tu masz tą część mapki, jeszcze zwieź tą drugą i będziesz miał wszystko o mapce. Ja jestem bramkarzem, ja powinienem bronić jego strzały, a nie... On broni, widziałeś, poskładał się po mojej strzale, tak się rypi z buta. No to ciekawe, jak ja bym bronił, to by wiesz. Chciałbym zobaczyć wersję rzeczywistą tego gierek, naprawdę. Ja chyba nie. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. No, prawie go zrobiłem. A teraz się nie rozpadł, tak? Widziałeś taki? Kurwa. To było nie w porę. Ja mam szansę, że cię polubić. Jeszcze mam dwa. No, jeszcze masz bramkarza po drodze, stary, tak jak ja. And be patient. O, jest. Wiesz, jak jest, kurwa. Wiesz, jak jest. Wiesz go? Polubiłem. No, biednicę, to nie fair trochę, no. Ja tam co? Jaja oberwał i... Jak ta punktacja? No, Paweł. Marnie to wygląda. Musiałem teraz nie trafić, a ty byś musiał za dużo. Za 86, no minimalnie tyle, że ty, no. No to jest do zrobienia. Ale, nie, jest do zrobienia. No. Ale. Teraz nisko nam? Ale, nie z nogi. Nie z nogi, bo jest. Nogi, tak? Tak, jest nie z nogi. Się tam wtoczył, no. No już nie. No musiałem, Paweł, bo jeszcze baseball wygrasz i co, i zostan na lodzie. Na lodzie? Aczkolwiek, zobacz, przez perspektywę poprzednich dwóch odcinków ja wygrałem pierwszą konkurencję, a ty drugą, więc... No, a ty potem trzecią, więc jakby dla mnie to tak niekorzystny bilans. A trzecia, słuchajcie, dzisiaj to są rzutki, są w sumie dziwne. Bił się w ekran! Noga mu wystaje! Co zrobiłaby? Kolumny spadają, bramkarz tańczy dalej. Ale porobił to, to był ładny schok. To dziękuję. Było za 100. Okej, słuchajcie, przenosimy się oczywiście do kolejnej konkurencji. W tej zdeklasowałem Pawełka. Przechodzimy do kolejnej, którą jest baseball. Paweł już zna mapkę, więc na pewno będzie ogarniał sobie jak. A teraz powiedz mi, o co z tym chodzi. Bo baseball nigdy nie grałem, nigdy ja nie oglądałem. Wiem, czy jest kif, który się uderza piłką. Ja kiedyś uderzyłem kijem, wiesz, tak na żywo. Woli ręka. Ale kogoś czy piłką? Nie, piłkę. Ten kij trafił.
Au. 9 punktów. To dobry. Au, nie wiem, stary. Aha, ma się odbić i w te rękawice trafić. To dobra opcja. Ja ale spod kija nie wyjeżdżałem. Aha. No dobra. Zero. Zrobił to samo. Dobra, jeszcze raz. I mam drop 3. Kurde! Ta gra jest oszukana. Ale też masz drop. No bo... A, może dać najlepszy wynik. Może. Trochę ułatwi temat. A tu trzeba trafić. Patrz, tą gwiazdkę, zobacz. Celuj! 96,5! Tu się patrz. No dobrze, bo tu jeszcze się dodało. Aha. Także easy. We are the world. No! God! No! God, please, no! No! We are the children. No! Children of Champions. Trafi gwiazdkę, będzie emocja. A, to czekaj, to nie w tą stronę. Dajmy enter, chodźmy na Minecrafta, Paweł. No! O Jezu. Czy Paweł mi wystarczy? No po co to? Al! Ła, Al wciskałem. Grałeś to gówno, kończmy ten odcinek. Czekaj, to możesz jeszcze wygrać, to nie ma takiego, to mam. Mogę wygrać? No chyba tak. Co zrobił, jak zaczarował? No wleć do tej rękawicy. 210, chyba dzisiaj nie wyprzedzę. Te 8 punktów z początku będzie ładne decydujące. Dum, 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 dum. Czekaj, teraz będzie tam muzyka z napięciem. Ta-da! Tak. Dobra, słuchajcie, no. Tak wyszło, Paweł. Ja idę spać. Przykro mi bardzo, best of three przegrałeś, best of nine przegrałeś. No bywa i tak, no. Dziękuję ci za udział i w sumie możesz się ładnie pożegnać z widzami, bo to już wszystko. Wąchaj stopy. To jest jego stopa, możecie robić shoty i wstawić to na stopy.com. Ładne bananowe skarpetki. No też śmierdzą jak broskwinki. Stopy z przesadyzmów. Ała, Czesław mi przypomniał. Co zrobił? Twoje krzesła biją. Dziękuję wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że bawiliście się z nami dobrze, jeżeli nie, no to łapka w dół, jeżeli tak, to łapka w górę. Subskrypcja dla mnie, dla Pawła oczywiście też, link macie w opisie. A ja mam pomysł. Teraz ty, na ten, na który patrzysz, cicho tam. Siedzisz na ten, patrzysz tam, patrz. Specjalnie dla mnie, ponieważ nie wygrałem żadnego odcinka, łapka w górę. Ile łapek w górę będzie pod tym filmem, tyle razy mu przywalę. To stanie taką, tylko że mocniej. Przyjmujesz challenge? Random? Tak, ale powyżej 10 łapek w górę. Dobra. Nie, czekaj, no szanujmy się. Co? Dobra, 10 nie będzie. 10 łapek w górę. I każda powyżej to jest dla mnie muka w ramię. A poniżej dla Pawła. Ha! Nie, nie zgadzam się na to. I na następnym jakimkolwiek wspólnym... Ty dostajesz max 9, a ja mogę nawet 3000. Dobra, może być. Każde... Dobra, zmniejszmy Pawła oczywiście. Więc jeszcze raz wam dziękujemy za uwagę i mam nadzieję, że do zobaczenia na lewach, odcinkach, whatever. Trzymajcie się cieplutko, cześć.